No cześć! W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, chciałem pokazać wam 5 porąbanych modyfikacji, dlatego nie przedłużam, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i lecimy! Także przejdźmy do pierwszej modyfikacji, słuchajcie. Pierwsza modyfikacja jest naprawdę fajną modyfikacją. Ej, aż czuję się nieswojo, bo ten wstęp był za krótki, jakby... Co jest? On był fest za krótki. I stanowczo za mało łapka w górę powiedziałem, to też mi tak nie pasuje za bardzo. No ale trudno! Słuchajcie, pierwsza modyfikacja będzie dodawała do naszej gry pewien efekt wizualno-dźwiękowy. Jeżeli mogę to tak nazwać w ogóle. A mianowicie ostatnio w internecie mamy nowy trend, jeżeli chodzi o memy. Mamy tak zwanych tańczących... nie są grabarze. No ci, co se trumnę niosą, w sensie coffin dance, nie? Co tańczą z trumno. No, także takie coś zostało też, moi drodzy, dodane do Minecrafta. Być może nie w takiej formie, jak większość z was by chciała. W jakiej ja bym chciał? No ale jest, także trzeba się cieszyć tym, co się ma, nie? Także, jak to działa? Słuchajcie, i o co tutaj chodzi? A mianowicie, nie ma tutaj, nie wiem, jakby moba, który będzie chodził i tańczył. Tutaj my będziemy główną rolą. Będziemy odgrywać główną rolę. A mianowicie, chodzi tutaj o to, że jeżeli będziemy sobie grać i nie daj Boże, powinie nam się noga, wywalimy się na głupi łeb i nie daj Boże zginiemy. Czekaj, bo jak piszę i mówię, to nie mogę się skupić, ja nie mogę robić dwóch czynności naraz. Dlatego jak jem, to nie oddycham. Słuchajcie, możemy wysadzić sobie TNT, dla przykładu, po prostu chodzi o to, żeby zginąć, no nie? I uwaga! Tu mamy akurat w wersji mega z basem i nawet mamy coś w łapce na dole i też se tańczą, nie? Jakby... Masakra. No dobra, ale to nie jest tylko tak, że wiecie, że za każdym naszym zginięciem będzie tylko i wyłącznie taka muzyka, bo mamy tutaj, z czego się orientuję, 4 różne warianty muzyczne, które mogą nam się odpalić, także. I nie działa to chyba w zależności od zginięcia, bo testowałem to wcześniej i no nie zauważyłem czegoś takiego, że wiecie, że jeżeli bardziej dramatycznie zginiemy w lawie czy coś, to będzie inny efekt. Może podejść teraz do slajma, zobaczymy, jak to będzie, kiedy slime mi utłucze. Dawaj, mordo, z bizonka, Nazidama, co mi możesz zrobić? No i teraz na przykład mamy całkowicie normalną wersję muzyczną, no nie? Także, żeby dłużej nie ginąć i nie tracić czasu, po prostu pokażę wam, bo też dostaliśmy tutaj płyty, które normalnie możemy sobie wziąć do łapki, plus dostaniemy ukończone wyzwanie, Coffin Dance. Coffin Rhythm, Coffin Dancing. Dokładnie tak. I możemy sobie generalnie te płyty odpalić. Pierwsza płyta już była, bo to jest zwykła muzyka prosta astronomii. Druga to jest ta z basem. Mamy też jakąś wersję chińską. Ja prosty chłopak jestem, słuchajcie, także widzę chińskie znaczki, to jest chińskie i koniec. Możemy wsadzić, puścić i mamy jakąś taką porąbaną wersję, nie? Ale gówno, ja nie mogę. Za syf. No i mam ostatnią płytę z czapką Obey i to jest wersja taka grana, w sensie... Nie wiem, to jest... To jest porąbane. Weź tą płytę, wywal. Dobra, słuchajcie, po prostu przejdźmy do kolejnej modyfikacji, bo tutaj, nie wiem, tutaj już więcej nie da się po prostu z tego wyciągnąć. Lecimy. No dobrze, moi drodzy, przechodząc do kolejnej modyfikacji, chciałbym wam zadać pytanie. Znaczy, nie chciałbym wam zadać pytania, po co w sumie? Nieważne, to jest głupi pomysł. Chciałem powiedzieć, że generalnie w Minecrafcie, jeżeli chodzimy do kopalni, to zwykle niedużo się dzieje, nie? Jakby chodzenie na zbieranie surowców jest jedną z bardziej nudnych rzeczy, no bo co tam może nas spotkać, poza tym, że wpadniemy do lawy, czy że creeper wyjdzie nam za ścianę. To już nie jest przerażające, to już nie ma tych emocji podczas kopania surowców w kopalni. Dlatego autor tej modyfikacji stwierdził, że fajnie byłoby dodać coś, co sprawiłoby, że te emocje mogłyby się pojawić. Dlatego w tym momencie, jeżeli wejdziemy do jakiejkolwiek kopalni, widzę, że tutaj coś takiego jest i musimy znaleźć w takiej kopalni złoże żelaza, to może stać się coś ciekawego, coś niebywałego, coś naprawdę fajnego. Ja tylko weź teraz żelazo znaleźć, to najgłupszy pomysł na świecie. Teraz będę chodził i szukał tego. Bo właśnie ludzie, którzy przyszli oglądać tej modyfikacji, chcą patrzeć, jak kopię kamień. To jest to właśnie, no. Także przygotowałem sobie już żelazo. I o co chodzi? Jeżeli będziemy kopać żelazo, nie za każdym razem, z czego się orientuję, ale jest szansa, że stanie się coś tak, jak mówiłem, ciekawego. Czy to teraz może się wydarzyć, czy to musi być wygenerowane jakieś żelazo, jakieś z modyfikacji? Pewnie to musi być jakiś inny przedmiot, nie takie zwykłe żelazo, co znalazłem. W każdym razie istnieje szansa, że z takiego żelaza, które będziemy sobie kopać, słuchajcie, wypełznie nam robot.
Robun! Taki robak właśnie. W sensie z żelaza, który ma śmieszny ryjek i wygląda trochę jak jeden z tych Pokemonów, ale nie wiem jak on się nazywał. Możecie napisać jak ten Pokemon się nazywa, bo ja nie wiem. I czym go bić można? On nas troszkę tłucze, ale nie jest zbyt silny w zasadzie. Ale zawsze ciekawy i słuchajcie, jak taki kamienny wężyk sobie kica. Można go nauczyć sztuczek, jak doskonale widzicie. Fajna opcja. I trzeba go bić w łebek, jak chcemy się go pozbyć. I co dostaniemy, jak wypadnie? A, dostaniemy węgiel i żelazo, także bardzo przyjemnie. No, także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Dlaczego mówię moi drodzy tak często? O co chodzi w ogóle? Perfekcyjnie przestałem mówić, jakieś nowe słówko mi się teraz wplotło. Dobra, idziemy do kolejnej modyfikacji. No dobra, słuchajcie, pierwsza modyfikacja będzie wprowadzała pewne zmiany w wioskach. Jesteśmy aktualnie na wersji 1.15.2. Jaka to będzie zmiana? Bo tutaj chodzi głównie o villagerów. Jak doskonale wiemy, nasze gałganiska są podatne na ataki. Z każdej strony, z różnej strony, wszystko może ich zaatakować. Nawet ja ostatnio się przekonałem, że jestem dla nich jakże dużym zagrożeniem. Tak więc ktoś wspaniałomyślnie stwierdził, że żeby te nasze villagery były bezpieczne, warto wprowadzić ochroniarzy. I w tym momencie mamy faktycznie takich villagerów, którzy są ochroniarzami. I czujemy się bezpieczni, całkowicie, patrzcie, lecą na mnie te slajmy, a on bardzo mnie broni. To jest fajna rzecz, fajna. Jeżeli uderzę villagera, to on zacznie coś robić, czy nie? Pewnie, że nie. Jesteś najlepszym ochroniarzem na świecie, mordo. To jest w ogóle... Włączy pokojowe, bo mnie denerwuje. I teraz tak. Po co ty tu jesteś, ziomek? W sensie, po co dodawać ochroniarzy, którzy nie chronią? Trochę tego nie rozumiem, patrzcie, uderzę villagera. To już nawet Zbigniew by się zdenerwował, a ten tylko patrzy na mnie z zezem, to bez sensu. A jak jego walnę? Jak go walnę, to... Co ty robisz? Chcesz mnie pogilać? Co ty robisz? Ty, oni nawet nie potrafią atakować. Co to jest za modyfikacja? Kto to dodał? I co wy mi zrobicie? Ale wy jesteście skuteczni. No niesamowicie wam powiem. Dobra, a przejdźmy dalej. Co będzie, jeżeli tutaj pojawi się zombie na przykład? Włączmy sobie noc. Dajmy... Aha, zombie nie mogę, muszę włączyć tutaj ten. Dajmy tutaj zombiaka. I co teraz się dzieje? Okej! No spoko, jeżeli chodzi o zombiaki, no to są skuteczni, ale jeżeli chodzi o mnie, no to jest tragedia. No bo ja sobie ich tłuc mogę, to Zbyszek też już by zareagował, nie? A oni... A nie, na creepera nie reaguje. Patrz, creeperowi na spokojnie pozwala przejść, nie? Oni atakują tylko właśnie zombie, na to wychodzi. Troszkę słabo wam powiem. A szkieleta będzie atakował? Dobra, nie chcę mi się teraz szkieleta nawet szukać. Okej, tam chodzi szkielet i co? Robią mu coś? Nie, pająką też nie, więc tylko zombie są niefajne, reszta jest git. Także Zbychu, nie ma dla ciebie zastępcy, jesteś najlepszy na świecie. I możemy w ten sposób przejść do kolejnej modyfikacji. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o kolejną modyfikację, będzie dodawała ona nam dosyć sporo rzeczy do naszej gry, a mianowicie na przykład takich jak jajka spawnujące, czy młot, który można niszczyć rzeczy. Więc weźmy sobie same jajka spawnujące, bo to najciekawsza rzecz moim zdaniem jest. I śmieszne stworzonka nam tworzy. No jeszcze jakieś inne rzeczy są, ale to nieważne, one są nieistotne przecież. No bo mamy tutaj na przykład takiego kamiennego, śmiesznego gościa, który ma ryjek śmieszny i on jest bardzo przyjazny, bo będzie nas atakował tylko kiedy jesteśmy na survivalu. Jak na kreatywie to nie, więc jest taki dosyć spoko. I sapie, pewnie mu ciężko, no bo jest z kamienia, to dużo by tłumaczyło faktycznie też. Zbychu to jest jednak ziomek, słuchajcie, Zbychu, on się nie pierdzieli, on tutaj milion z tych slajmów na niego i co? Nic wy nie zrobicie! Hej! Zbychu, pa Zbycha, co z nim robi? Zbychu! Dla Zbycha, słuchajcie, nie ma przeciwnika po prostu w tym momencie. Zbychu jest nie do pokonania. Zbysiu, trzymaj, proszę! Walcz z nimi dalej, oni są... To w ogóle nie jest dla ciebie przeciwnik. Tak, te ochroniarze mogłyby się wstydzić. Okej, mamy piekielnego psa. O Jezu, a co ty taki chudy? Co się z tobą dzieje? Nic, żeś nie jadł. Ej, śmieszny pieseł, nie? Taki trochę. Nie wiem po co taki, bo nawet podrapać nie idzie, poklepać, bo to może ręka boleć. No ale fajny taki, nie? Z puszki Pandory, czy z czegoś tam. No my krabika takiego małego, który nie wiem co tutaj robi, czy nie jest przeciwnikiem. Nie wiem co on tu... Mamy konika morskiego, który jest dziwny. Co ty robisz? A może ty wodę byś chciał? O, widziałeś? Od razu lepiej. Już teraz umie pływać. Mamy kolejne jajeczko, które dodaje nam... O, czym ty jesteś? Czekaj. O, to co się z nim dzieje?
A czemu on se sam z siebie ginie? A może on na drzewie musi wisieć? Ty, nie wiem o co z nim chodzi, ale on... No to taki słaby stwór, pan powiem szczerze. Mamy kolejne jajko, którym jest Buffalon. O Jezus! Jeny jaki byk! To jest żubr! Żuber! No żubr pewnie, że żuberek. Jaki fajny żuber. Ja bym chciał takiego żubrzyka, słuchajcie, naprawdę mieć w domu. Bym mu dał na imię... Żuber. No tak, nie wiem, co mi się wydaje. Okej, mam jeszcze, słuchajcie, moba, który się nazywa Enttroll. O Jezus. Ty wyglądasz jak żaba taka dziwna, spuchnięta troszkę. Jakby wpadła do wody, gdzie ktoś kiedyś do Mestu spuścił. To tak, no tak właśnie wyglądają żaby wtedy. Mamy też, z czego widzę, jakieś inne tutaj rzeczy, jakieś przedmioty, ale one nie są ciekawe. To nie ma nic z nich chyba fajnego. Weźmy taką jedną skrzynkę, Enttroll. Aha, to jest tylko box i to nic więcej, po prostu można sobie rzeczy do tego wkładać. No i mamy jeszcze ten młotek, który naprawdę bardzo fajnie działa, tylko musiałbym sobie chyba game moda wyłączyć. Haha, jaki fajny młotek, słuchajcie. No jest perfekcyjny, tylko można nim chyba sam kamień niszczyć i patrzcie, jak zniszczycie jeden, to niszczy się wszystko. Perfekcyjne, do kopania w kopalni, to fajna dosyć rzecz, wam powiem. No dobra, ale olasz tam modyfikacje, przejdźmy do kolejnej, bo to już mnie nudzi. No jeżeli chodzi o ostatnią modyfikację, to słuchajcie, już wcześniej mogliście zauważyć, że coś w Minecrafcie tutaj się u mnie zmieniło. I co to mogło być? Możecie napisać w komentarzu, jak myślicie. Było to słychać dla podpowiedzi, a mianowicie mamy modyfikację, dzięki której możemy zmienić płeć. Albo wiek. No, ale głównie też płeć można zmienić. I model, tylko nie wiem o co chodzi. Cynthia, Stefani, totalnie... Czy model Cynthia Stefani polega tylko na tym, że... Serio? To nie można było tego inaczej nazwać. Tylko, że to jest nikt, to jest Cynthia, a to jest Stefani. No tak, no Stefani jak najbardziej chyba będzie git, mam wrażenie. Ja pierdzielę, ale ktoś był ambitny. No, także modyfikacja, która może nam zmienić, nie wiem do czego to jest, bardziej chyba do nagrywania mapek jakiś tam z tym, ale jakby... Ja kiedyś nagrywałem oczywiście modyfikację cycki w Minecraft, z czego pamiętam. Kiedyś, o Jezus, bardzo dawno temu, do tej pory. Nie ma tam monetyzacji, ale to rozwala mnie w ogóle ten model, w sensie... Dlaczego nie można było tego normalnie nazwać jakoś? No, ciężko to sobie normalnie nazwać, nie wiem jakbyście to nazwali, ale... Cynthia to była tamta, nikt to tamto i Stefani to jest najbardziej bujne. O co chodzi w ogóle? Aż villager odejść ode mnie nie może w tym momencie, także... głupia modyfikacja, o co w ogóle chodzi tutaj? Nie wiem, po co takie modyfikacje są dodawane, to tak... średniawo. No dobra, w każdym razie mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał z modyfikacjami. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia już jutro. Siemanko, cześć, pa pa!